Witam Was, moi drodzy. Ja na herbatce u mistrza, pyszne placuszki od Marka mamy. Słuchajcie, no było tam trochę kontrowersji przy ostatniej walce, jak wiecie. Natomiast najważniejsze jest to, że akcje charytatywne, które zorganizowałem przy jej okazji, przy okazji tej walki dla Marka Piotrowskiego i dla Tomasza Golloba, odbyły się bez zakłóceń na rzecz naszego mistrza, na rehabilitację naszego mistrza Marka Piotrowskiego. Pensjonat Szaflary. Chłopaki z pensjonatów Szaflary, bardzo, bardzo Wam dziękuję i pozdrawiamy Was serdecznie. 3000 zł. Tak jest. Marek, dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, że mogliśmy taką akcję zrobić. Kaska już jest u Marka, teraz już sobie tylko pijemy herbatkę, a w przyszłym tygodniu udaje się do Tomka Golloba. I taka sama kwota, 3000 zł, również do niego wpłynie z drugiej licytacji, która była zorganizowana przy okazji naszej walki. Także kurz opada, kontrowersje, tak jak Wam powiedziałem, no tam troszeczkę no, jakieś tam było, ale to nie, to jest wszystko ważne, tylko to, że znowu się udało pomóc chłopakom. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!